Siemanko, ja jestem Trisus, a to jest kolejny odcinek z Bed Wars na moim kanale. Dzisiaj zbudujemy sobie wieżę obronną nad naszym łóżkiem i zanim zaczniemy odcinek, to w ogóle zostaw łapeczkę w górę, ja wtedy będę naprawdę happy, no więc zrób to teraz. Okej, my zaczynamy już obudowywać nasze łóżko, aby nikt się do niego przypadkiem nie dobrał zbyt łatwo. Zbudujemy to może jakąś dzisiaj nową strategią także, bo generalnie chcemy, aby nasza wieża była naprawdę kozacka i naprawdę chroniła to łóżko przed wszelkiego rodzaju jakimiś zagrożeniami, fireballami, graczami i w ogóle wszystkim, co się da. Kupmy sobie więcej drewna w sumie. Okej, zbudujemy w ogóle takiego kurde kloca po prostu, nie? Fajnie to wygląda od razu. Dobra, i tutaj może jeszcze coś takiego, żeby w ogóle nikt nie ogarnął nawet, gdzie jest nasze łóżko, żeby kopali się ze złej strony jakoś. Okej, teraz nam jest potrzebne, wiecie co? Otóż potrzebna nam jest wełna, dlatego że diaksiki to jest coś, co jeże lubią bardzo. No, może nie najbardziej, bo emeraldki też są fajne, no ale diaksiki to jest naprawdę kozak. Kurde, już red został zniszczony. Naprawdę to trochę brzmi naprawdę pesymistycznie, że tak szybko już jakieś drużyny odpadają. O kurde, a tutaj chyba zaraz będę musiał się zmierzyć z niebieskim typkiem, a ja jakoś... O kurde, ziomeczku, proszę bardzo o trochę szacunku dla twojego ulubionego jeża w Minecraft! Twój ulubiony jeż w Minecraft! Ulubiony w Minecraft! Uuu! O nie, on mnie sklepał, no dobra, wiedziałem, że mnie sklepie. Bo kurde, zawsze wygrywa ten, kto stoi wyżej, ludzie, wiecie? To jest taka zależność, nie macie szans z kimś, kto stoi wyżej od was. Ale teraz po prostu nie popełnimy tego błędu po raz drugi. Zrobimy tak, żeby już więcej nas ten koleś po prostu nie był w stanie zabić. Dlatego, że no, ja nie lubię po prostu, jak mnie ktoś tak zabija sobie, jak chce i w ogóle. Trzeba odwalić jakieś dzikie place'y i kurde, no chodź tu, no. Co? Chciałeś wykiwać jeża, a jeż wykiwał ciebie, ziomek! Oh yeah, dobra, to było naprawdę niezłe. To było, no może nie aż takie niezłe, ale w każdym razie fajnie, że go wykićkaliśmy, że tak powiem. Okej. Nie, on jest tutaj znowu? Serio? Serio ty tutaj znowu jesteś? O, no dobra. Kurczę, myślałem, że będę od niego szybszy. On pewnie teraz zawinie diaksa, po prostu już nie wróci. No właśnie, tak myślałem. Tak to jest z takimi ludźmi jak ten typek. Kupmy sobie może jeszcze lepszy mieczyk. Może kupmy sobie nawet jakiś wręcz ironowy swordzik. Dobra, widzę, że z tym kolesiem będę miał tutaj naprawdę zagorzały pojedynek. Naprawdę to nie będzie łatwe. Okej. Weźmy go, kurde, mi jest potrzebny ten diaks, co on ma. On ma naprawdę... Co? Tylko jeden był? Myślałem, że jest więcej troszkę jednak. No dobra. Okej, on się respi. Czy on tutaj będzie biegł? On tutaj biegnie. Okej. Dobra. Kurde, my mamy coś do stracenia, on nie ma nic do stracenia. Więc szybko uciekajmy przed nim. Może do jakiegoś nawet ender chesta. Okej, diaksy odłożone, dobra. Diaksy mamy. Ten koleś nam raczej łóżka nie powinien móc zniszczyć. No właśnie, tak myślałem. Ale niszczy nam most. Co ty robisz? Co ty... No dobra, obydwaj spadliśmy. Bardzo dobrze mu tak. Kurde, jak ja nie lubię takich kolesi, co niszczą most. Ja nie mogę, this green. Co this green? O co chodzi? Co on ode mnie chce niby? What the fuck, man? Ja nie rozumiem zupełnie. Nie rozumiem zupełnie, o co mu chodzi, szczerze mówiąc. No ale dobra. Chwila, tutaj da się doskoczyć. Okej. Zróbmy w takim razie trolla tutaj. Zróbmy trolla. Ty typku, kurde. O dobra, za chwilę będzie kolejny diaksik. Sobie wziął pewnie ze dwa teraz. Kurczę, to jest naprawdę bardzo zacięta walka z tym typem tutaj. No niestety. Musimy się z tym pogodzić. Okej, tutaj jest nasz troll. Więc trzeba go omijać zgrabnie, żeby nas nic nie rozwaliło. Za chwilę zaczniemy wdrażać w życie nasz plan złowieszczy. Brania po prostu sobie... O kurde, on zaraz zawinie nam kolejnego diaksa. Okej. Co? O. Dobra, trafiliśmy go. Wow, on ma...
kurde, on miał dużo lepszy miecz, a prawie z nim wygraliśmy, więc w sumie to nawet nie było takie, takie złe aż. No nie, on nam niszczy serio dalej tą drogę? Czemu on cały czas niszczy? No, taka strategia przeszkadzania po prostu sąsiadowi. Ja chyba ludzie go spróbuję pozbawić teraz łóżka, wiecie? To chyba będzie najlepsze, co możemy zrobić naprawdę z takim kolesiem, to właśnie zniszczyć mu łóżko. Bo tak się nie da grać, no tak się nie da grać. Jak ja mam niby zrobić tę moją wieżę, jak ja tutaj nie mam w ogóle nawet drogi na diaksy. No ludzie, ludzie, o co chodzi? Czemu ja mam w ogóle mining fatigue? O, za 3 sekundy diaksik. On tutaj będzie próbował pójść. Okej, okay. Weźmy go, weźmy go. Zrzucimy go? Kurde, miałem nadzieję, że zrzucę tego typka. Chodź, 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 chodź. Dawaj, 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 spadaj. O nie, 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 nie teraz, nie! Kurde, było tak blisko, już bym miał jego łóżko po prostu. Tak się uzbroiłem, naprawdę noobskie akcje tutaj lecą trochę. A, naprawdę musimy się bardziej postarać, jeżeli chcemy z nim wygrać chyba jednak. To jest chyba jakiś doświadczony gracz, kurcze. Naprawdę to jest bardzo zła wiadomość. Okej, okay, on tutaj znowu, tak, znowu przychodzi nam zniszczyć oczywiście nasze rzeczy. A, dobra, przestraszył się strasznie nas, widzę. Czy tu, kurde, jeszcze dwa. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy na kill off. Kurcze, ta naprawdę tutaj jest dużo PvP całkiem, trochę za dużo, jak na taką... O nie! Ja nie mogę! To jest najgorszy typ człowieka na Bedwars po prostu. Najgorszy, naprawdę. Taki, co tylko, kurde, niszczy. Serio będzie niszczył cały most? What the fuck, no? Dobra, to ja idę do niego w takim razie górą. Zobaczymy, co teraz zrobi. Będę jeszcze gorszy niż on. Kurcze. Wow, widzieliście tego potężnego laga? Mam nadzieję, że nie spadnę przez to. Okej, okay, idziemy do niego w takim razie. Niech on robi sobie co chce. Kurde. Naprawdę. Trzeba zbudować tylko mostek i potem do niego wskoczyć. Jeżeli by się udało go sklepać szybko, to by było naprawdę dobre. On nie ma do nas dojścia w ogóle, więc to jest też plusik duży. I na samym końcu musimy zrobić oczywiście jakąś taką skocznię do niego, dość dużą. Okej, okay. Jeszcze widzę, można się trochę zbudować. Troszkę odrobinę i będzie ostateczna destrukcja może tego typka. O kurde, zabrakło mi bloczków, serio? Serio ludzie? Oh man, dobra, chwila. Weźmy sobie, co by tutaj wziąć, dobra. Z2 takie, pyk. Kurcze, jeszcze by, gdybyśmy mieli jeszcze w sumie Z3 golda, ale dobra, nie mamy czasu, żeby na to czekać. On będzie się też do mnie budował? No to spróbuj, ziomek. Spróbuj, zobaczymy, kto komu zniszczy łóżko w takim razie, wiesz? Naprawdę. Zobaczymy to. I wtedy po prostu sobie pogadamy, ziomeczku, wiesz? Okej. Nie! Ten lag! Widzieliście tego laga? Kurde, to naprawdę nie była moja wina, tylko nagle mnie zlagowało. Ja nie mogę, naprawdę. To było chamskie. Musicie przyznać, na tym po prostu Hypixelu czasem się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. Ale dobra, może to był znak, ludzie, że musimy kupić jakąś taką zbrojkę lepszą. I dobra, jeszcze troszkę bloczków. I oczywiście kill off. Dobra. Ale kurde, jeszcze by nam się przydało jakieś jabłko. Właściwie to ulepszymy sobie piecy. Chwila, mam tylko jednego diaksa, serio? A tutaj mam dwa jeszcze, dobra. Lepszymy sobie piecyk, żeby nam się respiło więcej rzeczy troszkę. Naprawdę dziwna runda, jedna z dziwniejszych w ogóle w moim życiu. O nie! Serio ten koleś zrobił sobie do mnie przejście? What the fuck? No nie, czemu on mnie tak łatwo sklepuje? Okej, okay. spadł! Ludzie! Niech on się nie zrespi tak szybko. O nie, nie wejdę do niego. O, no nie. Myślałem, że mu tak to zatamuje, wiecie. I że spadnie właśnie takim lagiem jak ja wtedy. Okej, okay, chodź tu, no chodź. O, dostał w papę. Ale niezbyt mocno. Okej, okay.
Kurde. Na razie to ja bardziej od niego dostaję. Spadaj! O nie! Teraz zniszczy mi pewnie łóżko. Zobaczymy, czy będzie próbował. Czy ma siekierkę i tak dalej? Nie, nie ma. Nie ma. Dobra. I on jest nubkiem jednak. On jednak nie jest taki dobry, jak myślałem. Weźmy sobie w takim razie mieczyk. Weźmy sobie kill off. Okej, mamy jakieś rzeczy. Dobra. Lecimy do niego. Lecimy do niego, no. Nie! Gdzie on był? Gdzie on był? Gdzie on był? Serio. A, widzę go. Widzę go. Jak mnie strollował. Co za ham, no. Gdzie ty jesteś? No, kurde, to było cwane. Na serio to było cwane jednak. O nie. Czemu cały czas muszę się bić z jednym typkiem? Przez całą tą arenkę w ogóle. Okej, zjedzmy sobie to. Dobra. On poszedł pod jaksy. To nasza największa szansa, ludzie, którą mieliśmy od samego początku na zniszczenie jego łóżka. Somba, gaci wimi mama. Jest! Tak, typie! Zostałeś zjechany! Koniec z tobą! Jest! Ah, sorki. Ale po prostu... Ja nie mogę! Ja nie mogę! Co za koleś! Co za koleś! Wreszcie przegrał ze mną! Aż mi serce zaczęło bić po prostu. Już nie mogłem z tym typem wytrzymać. Ja już nie mogłem, naprawdę. Okej. Kurde, sklepał nas jeszcze raz. Ale już następnym razem będzie miał za mało serduszek. Jeszcze raz po prostu do niego lecimy i się z nim klepiemy. I tyle. I tyle. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Siedzi cały czas w swojej bazie? Tak, siedzi w swojej bazie. O, dostał ode mnie w papkę. Tak! Koniec z tobą! Noob! Weźcie, najbardziej denerwujący koleś w całej historii Bed Wars! Po prostu taki troll z niego! Ja cię nie mogę! Ja nie mogę, dobra. To jest po prostu masakryczne, co tutaj się działo. To jest masakryczne, ale mamy teraz połączenie przez jego bazę na diaksy, więc to jest jedyna pozytywna rzecz tak naprawdę, która się tutaj zadziała od samego początku. Może on ma jakieś diaksy w sumie u siebie w bazie i może miał ulepszony piecyk czy coś takiego, więc będziemy mieli bardzo dobre rzeczy. Okej, tylko bloczki teraz kupić. I trochę wiecie, bardziej może obudujmy łóżko. W ogóle noob z niego, że nie zniszczył mi łóżka, co nie? Kurde. O kurde, dobra. Obudujmy sobie tak to łóżko może. Okej. To taka zabudowa chyba jest dosyć dobra. Już myślałem, że on znowu tutaj idzie jakimś cudem. Ja nie mogę. Nie, sorki, cały czas to przeżywam po prostu, ale chyba musicie mi przyznać, że to naprawdę było niesamowicie irytujące już, co on tutaj robił. Nie miał nic w skrzynce niestety. Mógł nam zostawić parę ładnych, grubych diaksików, co nie? Ale teraz diaksy są tylko dla nas. Wow. Oj, kto strzela? Czemu ktoś strzela? O, kichnę! Nie! Ojeju! Aż mnie... mam alergię na takich nubów jak ten koleś, wiecie? Masakryczną. Bardzo dobrze, że po prostu ten typ już nie istnieje. O! Dobra, mamy teraz wreszcie jakieś środki na ulepszanie. Mamy od niego z bazy także rzeczy, więc możemy się zacząć wykakszać, wiecie? Naprawdę możemy zacząć być koksami. Jednak rezygnuję chyba ze strategii tej wieży i po prostu będę teraz kupował sobie ulepszenia jakieś. Po prostu zacznę być koksem. Wow. Okej. Co możemy kupić sobie? Wreszcie mamy hajs po prostu na wszystko. W sensie surowce, żeby sobie kupować różne rzeczy. Jabłka, wiecie, jakieś inne takie rzeczy i tak dalej. Pewnie wszyscy już są naprawdę wykokrzeni tutaj gracze. Dlatego, że masakra po prostu tutaj się zadziała. Kurde. Naprawdę masakra, dlatego, że ja musiałem strasznie dużo czasu spędzić na wytępienie i wygranie z tym niebieskim. A reszta mogła sobie chodzić po spawnie cały czas. Czemu on w ogóle nie zbudował czegoś na spawn ten niebieski? Kurde. I miał beznadziejnie obudowane łóżko poza tym. Ja mam dużo lepiej, bo siekierka jest naprawdę droga do kupienia. O, tutaj jest żółty jakiś.
Nie, to jest szary typek. Okej, okay, zbudujmy się tędy. Tędy na środek. Czy on... Chwila, on chce się budować do mnie. Czemu ty się chcesz budować do mnie, szary kolesiu? O nie, on ma łuk. O! O! O, 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 man. Kurde, serio? Serio? Co za typ? On miał, widzieliście, on miał diaksowy mieczyk. O nie, buduje się do mnie. Buduje się do mnie, szybko. Kupmy sobie jakieś rzeczy. O, dobra, to. Jabłko, okej, okay, jeszcze go tu nie ma. Więc jeszcze starczy nam na mieczyk. Okej. Okay. O nie. Ja, ja, on ma aurę. On ma aurę, nie. Kurde. I koniec z moim łóżkiem. Kurde, koniec z moim łóżkiem. On ma aurę, ludzie.